Ja was zachęcam do ustawienia subskrypcji kliknąć dzwonek, nabić taka, aby stał się szary, tak jak pokazał się na ekranie, oraz zostawienia dzwoneczka, który również pokazał się na ekranie. Jeśli już to zrobię, się będę bardzo wdzięczny, bo wiem, że 80% osób oglądającej materiały nie ma zostawionej subskrypcji na kanale. Zachęci mnie do dalszej pracy, a może i tworzenia lepszych materiałów. Właśnie dla was. Symulacja tych wszystkich awarotów tej maszyny. ...1180 obrotów na minutę. ...0,4 bara ciśnienia oleju. 42 stopnie wody. A ciąg ma przejechany, ma przebiegu tylko 607,583 km. 3. Zrobione 37,796 motogodzin. No już chyba się nalicza kolejna motogodzina, nie wiem o co tam chodzi. Ja się przeszukałem włącznika szybkiego. Chyba nic się nie stało. Czubek. Widzę pana. Widzę przez tą fotę. No niech się pan nie ukrywa za coś. Nie no żartów. O, czubek.
Już, nie pikaj, nie ma to się stresować. Że jest na tyle zwrot, że jest potrzebny 0% mocy. No już ograniczenie do 20 będzie. A ja to uwielbiam. Chodźcie tam nas, no, bo tam jeszcze 30 będzie, a 20 było za mało. Tam za 20 będzie jeszcze 30. O czemu, nie? No i ustawmy na te 20. Że jeszcze nie, panie, ale pan jedzie. Co to ma być? Zostanie? Nie, nie stoimy. Jedziemy. No, my przekraczamy trochę dozwoloną prędkość, ale tylko trochę. O, temu się wywróciło samochodowi w ogóle do góry nogami. Tyle czasu jest w siadaniu. Masakra. Pięćdziesiąt pięć, 415 odjazd. I za 50. Drodzy Państwo, widzę. Yeah.
chociaż trochę szybciej, żeś, nie? 10 na godzinę szybciej. Zawsze trochę lepiej się na to patrzy. I 30. Nie wiem, że już po 2,5 godzinnej trasie w tej maszynie, to ja już tutaj tak... Ledwo co już tak siedzę, już nawet mi się gadać, nie chcę do tego mikrofonu. No i chętnie to jakbym sobie to zapisał i bym kontynuował następnego dnia, albo jakoś tak. No niestety maszyny nie istnieje taka możliwość, bo nikt nie pomyślał o tym, że ktoś kiedyś będzie chciał sobie zapisać grę jeszcze jedź. Gano. A jedź, misję całą od razu. Jeszcze żeby tu się jechała, ale tu się tłoczy normalnie 30, ciągle 20, 50, 20, 30, tak. Co to za jazda? Jakbym jeszcze dojechał 120, a ten takie dynamiczne ruszanie elektrykiem i tak dalej. To jeszcze. A tak? Jakieś ostre, tak? Rozwolnienie do 30, rozpędzenie do 50 na prostych, tak? Szybciej nie pojedziesz na prosty. Ma jakieś wyboje, co myślę. Czy prosty torii. Ja wam pokażę, jak ja bym tu jechał. Teraz część nierealistycznej jazdy pociągiem. Proszę nie krytykować. Tych czynności. Wiadomo, że w prawdziwym, realnym życiu by one nie miały miejsca, ale jako, że jestem symulator, to można taką czynność wykonać. Czyli przyspieszmy trochę. Na tych wybojach. A widzicie, trochę wagon raz do góry, raz trochę w dół, no ale cóż. 80 jadę, no nic się nie dzieje. Tam widzę z 3 cm, to tam ewentualnie by mogło być to ograniczenie. No i się zacznijmy sobie hamować. Teraz zahamujemy sobie do tych 50 kulturalnie. Zakręt. No i nie się był taki odcinek prosty, no chciałby tam 80 na dnie, a nie 50 cały. Dobra, włącz. No tych 50. No. Zawsze trochę wiecie, do przodu by się jechało, a nie. No tak samo jak tu znowuż następny prosty odcinek.
to wagony wyjeżdżają. To by się brało pyk pyk i jedziesz dalej. No tam jakiś ten samochód jedzie. Gdzie szybciej od pociągu jedzie i co? Dobry. O, tu widzicie kolejne ostre tańki, nie znowu szamowanie. O, siema prezes, siema, siema, siema prezes. I tam panie prezesie, co tam do nas wyjechać? Miło mi, że pan wpadł, panie prezes. Witam, witam. No tam u ciebie, prezesie. Ciekawego słychać o tej godzinie. Czy jeszcze nie śpisz, a jutro do szkoły? Szybko wstać, co to ma być? Zjeżdżam do stacji Boldy, następnej planowej stacji. Pracujemy, czuwaka. Właśnie mieć mało siadła na monitorze. SHP. I dajemy sobie inną baczność przed przejazdem. Będzie 20 z przyczyn technicznych i remontowych. Oczywiście zgadza się. Zgadzam się ze stwierdzeniem. Nie będę tutaj rozwijał skrótu myślowego. Ale zgodzę się. Czemu miało być niedobrze? Musi być dobrze. Prezes, jasne, że musi być dobrze.
Witam panie Mat Czerwiński na moim pięknym kanale. Witam panie Mat Czerwiński. Już mi czuwaj za ciało. Panie, ja już coś jadę. Właściwie na jedną to ubawna. Za dużo pisałeś z kapslokiem, panie Mat. Ja to mówię, Mat, no... Kapsloka trochę mniej używać. Zakaz używania kapsloka na live. Zgadzam się z moim bot. Donacje? Jakie donacje? No mogę dać linka do donacji, zaraz mogę wkleić, poczekaj. Niech ci będzie. Będą mi donacje. Albo może i nie będzie, bo nie ma skonfigurowanych sum. Donacje. Aktualnie wystarczy odświeżyć sobie stronkę i w opisie znajdziesz link do donacji. I przez tamto można dawać donacje, oczywiście. Nie. Więc no, już to chciał donację, no. To był taki chętny.
Cicha. Z Państwa chętni do donatowania, no gdzieś około, gdzieś tam, gdzie jesteście z tymi donacjami, co chcieliście, no ja wstawiłem link donatora. Wystarczy odświeżyć sobie transmisję i będziecie mieli do strony. Dobrze, drodzy Państwo, optymistycznym akcentem będziemy kończyć ten najnowszy odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, nie to miało być, no ale dobrze, ja się dojrzę, do zobaczenia, na razie, cześć, pa.